Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku piątkowym z Warcrafta III The Frozen Throne. Jest to rozdział 5, upadek upiornego władcy. Dobra robota, Valimatrasie. Doprowadziłeś nas prosto do warowni Deteroka. Deteroka. Tylko, kim są ci ludzie? Deterok uwięził z pomocą swych mocy telepatycznych ważnego ludzkiego oficera, Garabona czy Gilitosa. Ludzkie imiona zdają mi się wszystkie identyczne. Zamiast się z nim rozprawić, Deterok przejął kontrolę nad ostatnim punktem oporu ludzi. Mają tam własną, stałą armię. No nieźle. Twój brat jest mądrzejszy niż sądziłam, a jego pozycji obronnych nie wolno lekceważyć. No cóż. Tak, a te skromne siły, które udało się zgromadzić, nie dają nam szans na bezpośrednie uderzenie. Skromne. Ależ ja nie mam zamiaru szturmować murów jego fortecy. A co? Zabierajmy się więc stąd za nim. Moje banshi opętają tych nędznych ludzi, którzy otworzą nam potem bramy. Aha. Zdajesz sobie sprawę, że bardzo szybko zorientuje się w naszych zamiarach? No niezbyt. Oczywiście. Ale jeśli uwiniemy się dość szybko, to nie będzie miał pojęcia, co się dzieje. Ma to troszkę sens, co ona mówi. Ale jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało zaraz. Do broni! Komu służysz, człowieku? Rocznej pani. Tylko jej rozkazów będę słuchał. No i da się. Patrol powróci. Otwierać bramy. Przygotujcie się. Nadeszła nasza chwila. Uderzajcie, moi żołnierze! No to śmiesznie wygląda, jak... Jedną z was możemy zaatakować niemal bezkarnie. Z całkowitego zaskoczenia, ale nie minie wtedy wiele czasu, zanim druga nie zostanie ostrzeżona. No dobra, no to atakujemy tą bazę jedną, tak? O to chodzi? Czas wyrównać rachunki. Skoro tak sobie życzysz. Z kim dokładnie mamy walczyć? Z nieumarłymi. Słucham. No to zaatakujemy jedną z baz. Nie mam czasu na gierki. Tak myślę, że to będzie najrozsądniejsze. Co w tym momencie mogę zrobić? Chcę walczyć! Zwycięstwo jest bliskie! Opętamy tu. Chłopasa opętamy. No to będzie nawet spoko. O, XD, mamy chłopa. Zawsze o tym marzyłem. No dobra, stworzymy. Banshee oczywiście. Aha. Ale tutaj nie ma... Dobra, to upadł. W ogóle jaka jest misja? Przeczytajmy sobie... Zniszcz wroga, póki śpi. Aha, oni odpoczywają, te wojska. To nocą jest. No nie. Może też zrobimy tutaj to. Tak o. Nie, no bo ta równia jest zbyt wielka. Tutaj dałoby radę raczej przyjąć spokojnie. U, Galitosa byśmy nie przyjęli, nie? Raczej. To ja już pójdę. Nie? Nie tutaj? Tutaj nie? No to daj, buduj bazę. XD. Budujemy sobie ludzką bazę, będziemy mieli ludzkie jednostki. Też spoko. Masz jakiś pomysł? Walczyć! Zwycięstwo jest bliskie! No jest, jest. Nie ma problemu. Niech moje wrzaski przejmą żywych dreszcz. Bramy otwarte, więc też luzik. Gorzej, jak tu się coś odwali nagle. Coś złego. Ale jakim cudem ona teraz ma tyle jednostek nieumarłych? Przecież zabrali jej dostęp do tych jednostek. Hmm.
5 minut czas. Piat minut. Mamy piat minut. Dobra. Nie, armia paszy to jest chyba najlepsza rzecz, jaką można zrobić. Bo co innego. Tak szczerze. Dobra, idź tam Sylvanasz. Ej, załatw, no to załatw. Dobra. Powiedz mi, kogo ty możesz tutaj już wziąć sobie? No dobra, wy się przydacie raczej. Tak czy siak. Dobra. A co ja z tego będę miał? Bierzmy się do walki. W ogóle beka, nie? Jak to się uda, ta baza, to po prostu pęknę ze śmiechu. Gdzie mam przelać? Bo to jest śmieszne dla mnie. Nie oszczędzajcie nikogo. Wojska tego upiornego władcy muszą zostać zniszczone. Okej. Okay. Mówisz, masz. Pokaż mi cel. Nasza miłość. Dobra. Ten patrol tutaj też potem przyjmiemy. Raczej na luzie. I zajmiemy się bazą. Ich główną. Może się uda, może nie. Nie wiem, it's hard to say. Jak skończysz, to pójdziesz tam. Czekam na twoją radę. Dobra. Jestem tutaj. Co dużo was. Dobra. Wszystkie raczej macie tyle many, że opętacie. Jak tam dojdziecie. Panie Banshee. A czemu ty tędy idziesz? To zupełnie bez sensu, że ty idziecie tędy. Co ja z tego będę miał? Dobra. Zabijmy tych tutaj. Dwie bazy raczej. Uda się? Nie wiem. Ciężko powiedzieć. O. Zabijcie ich dla naszego pana. Dobra. Wyzywałeś mnie. Dobra, udało się z tym. Twój rozkaz? Już biegnę. Nie marnuj mojego czasu. Co robisz? Skacz na stronę. Jesteśmy zaatakowani. No dwie bazy ludzi pójdą. Masz jakiś pomysł? Więc spoko. Nie marnuj mojego czasu. Ale chyba się uda, co? A, bo Sylvana tam poszła. No nie. Kanonierów trochę jest. Ale to nic. Raczej na luzie to zrobimy. Zbliża się zwycięstwo naszego pana. Oczywiście. Aha. To pewnie ty dowodzisz tą zbieraniną. Jam jest Garitos. Poprzysięgłem swym życiem bronić mego pana. Okej. Biedna, bezrozumna istoto. To... z kim dokładnie mamy walczyć? No z nimi, nie? Ich zda. Ale ten Garitos tutaj nieźle nas pocisnął. Oczywiście. Musimy się śpieszyć. Zostało nam mało czasu. Dobra, oby Garitos zginął jak najszybciej. Dobra. Sylvanas nauczyła się tego. Dobra. To już się udało. Więc my tutaj szybko B, klikam B. Postawmy koszary. I drugie też. I to tutaj też, ale pójdziesz tutaj. I kuźnie też, i ty pójdziesz tutaj. Ojej, ale cisną. A czemu banshi więcej nie robimy? Chcemy więcej banshi, żeby przejmować armię. Czas niemalże upłynął. No dobra, ale jak się zbudzą, to co? Za Lorda Garit! Lorda Deteroka! No. To już lepiej.
walczyć! Szybko przemij. Zwycięstwo jest bliskie! Siup. Koniec. Obie bazy wiedzą już o nas. Musimy się przygotować na ich wspólny kontratak. No dobra, ale obie bazy są już niszczone. Jestem tutaj. Więc nie wiem, wydaje mi się, że raczej spoko, że się tak dzieje. Więcej braliśmy zaatakowani! Geterok wkrótce wyśle swe wojska przeciwko nam. Musimy być gotowi! Easy. Panie? Tak, panie. O co chodzi? Niewierni przełamali naszą obronę! Dobra. Więcej pracy? Zostaliśmy atakują nas! A, zaatakował. O Jezus, ci! O nie! Dobra, ale to my chociaż zniszczmy tą bazę do końca, co jest tutaj. Nie marnuj mój czas. Raczej powinno się udać dość sprawnie to zrobić. Zostaliśmy zaatakowani. No, tak średnio bym powiedział. Dobra, idźcie obronić bazę. A ja sobie kanonierami poradzę raczej. Dobra, bo nam tą bazę dość solidnie biją. No, nawet bardzo. Zniszczenie tych ludzi napawa mnie pewną satysfakcją, ale głównym celem jest tu Deterok. Dopóki nie zobaczy go. No dobrze, dobrze, ale teraz bije nas tutaj baza. Dobra, uciekaj tutaj. Jestem na Trezin. Nikt nie sprzeciwia się mojej woli. Dobra, idź tu, tu i tu. Powinniśmy dać radę obronić to. Raczej. I wtedy zostanie nam tylko nieumarły do pokonania. I to też będzie spoko. Zwycięstwo jest bliskie. Znaczy spoko. No tyle spoko, że dam radę obronić. A urok na stałe przyjmuje? Aha, no dobra, spoko. Tutaj, tutaj. Sylvanas, ale mi nie zagrozisz. Nie? Jesteś 100% siur. Co? Cymbał. To chyba był jeden. O, patrzcie! Sobie zmienili te wyżyczki. Życzenie jest dla mnie rozkazem. Dobra, Golda zbierajcie lepiej. Chociaż na to się nadacie. Dobra. Jakaś tam armia tutaj jest. Niewielka, bo niewielka, ale jest. Ołtarz królów. Dobra, zaraz zrobimy. O co chodzi? Wznieść więcej ziguratów. Tak, panie. O co chodzi? Gdzie mam przelać swą krew? Dobra. Zrobimy dokładnie to samo, co oni. A co? Niewierni przełamali naszą obronę. Jak każesz, panie. Dobra. Jestem na Trezin. Nikt czym? Nie sprzeciwia się mojej woli. Czym tam jesteś, to sobą, czy nam jesteś? Jeszcze raz. Salwa. Dobra. Niewierni przełamali naszą obronę. Masz kulkę. Zabić ich. W imię Deteroka. Przywoływanie. Dobra, tu nas troszeczkę zniszczyli. Życzenie jest dla mnie rozkazem. Dobra. Rozumiem. Ty i tak musisz czekać, nie masz żadnego wyboru. Dobrze. Dobra. Rozumiem. Ale możemy zrobić tak. Niewierni przełamali naszą obronę. Co? Dobrze. Gotów do pracy. Tak, panie. Rozumiem. Dobra, razem zbudujecie ja sobie. Pójdę. A ty byś chodzi? Mógł zbudować warsztat, żeby te lufy im porobić lepsze. Niewierni przełamali naszą tak myślę, no bo... Co innego. Tu i tak muszę czekać. Jestem na Trezin. No, no, no. Nikt nie sprzeciwia się mojej woli. Potem jest pierwsza baza i druga baza nieumarłych. Spoko. Spoko. A raczej powinienem to zrobić na luzie. Mroczna pani tu jest. Mroczna pani tu jest. Shotera. Bitwa skończona. Dobra. Dobra. Gotów na
No cześć. Potrzeba więcej drewna. No tutaj jest drewno, może być troszeczkę problem, bo jest tego po prostu mało. Niewierni przełamali naszą obronę. Co? Dobra, no tylko to zniszczyli, więc też bez szału. Dla nich raczej. Badania zakończone. No, żądamy więcej drewna. Jak więcej drewna? Jezus, więcej drewna chcecie. Dobra, więcej nie dam rady zrobić was. Znaczy mogę, ale nie ma takiej potrzeby raczej. Dobra, i targaj drewno. Pokaż mi cel. Okej. Gotów do pracy. Ona pewnie oni pewnie przeatakują nas tutaj. Tego się raczej spodziewam. A drewno mówię, no kilku trzeba ich zrobić. Tych ziutków, bo inaczej będzie problem. A tak, to. Badania zakończone. Dobra. Jak każesz, panie. Niech nikt nie ujdzie z życiem. Zdrajca. Jak mogłeś tak postąpić? Mogliśmy wspólnie władać tą krainą. No, mogliście, ale widzisz. Sylvanas dysponuje większą potęgą niż ci się zdawało, bracie. Zaryzykuję i opowiem się po jej stronie. O proszę. Może mi się przeciwstawić. Gotów do pracy. Dobra. Nie umarli szybciej regenerują się na splugawionej ziemi, więc wykorzystamy ten fakt. Mamy 60, to będzie 70, 80. I tutaj czaśniemy 90. A tak sobie liczę śmiesznie w tej głowie mojej. Więcej pracy. Aha. Ej, no zbuduj dwie farmy jeszcze. Dobra. Zbuduj dwie farmy, to spoko będzie tutaj. A za chwilę powolutku weźmiemy się za wieżyczki ludzi, zwykłe, małe. Tak, panie. Dobra, drewno łupajcie. Czy jest tutaj czasem jakiś gul? Całkiem przypadkiem? Nie, nie ma. Znaczy był pewnie, ale... Ale szlak go trafił. Jak ty się tworzysz, mroczny sługo? Ty go robisz? Nie marnuj mojego czasu. Nie, ty go robisz, tak? Wydaj rozkaz. Tak. Przywoływanie ukończone. No to też spoko. Czekam na twoją radę. Ach, cmentarz potrzeba, jejku. No ale dobra, trzeba to zrobić, bo... Nie oszczędzajcie nikogo. Wojska tego upiornego władcy muszą zostać zniszczone. Zostaliśmy zaatakowani! Mhm. Słucham. Dobra. A was wyślemy na zwiad, zobaczymy jak to tam wygląda. Skoro zbudowałem już tutaj cmentarz, to zbuduję i kryptę. Do tego trzeba salę umarłych, więc zrobimy salę umarłych. I co? I czekamy. Golda niech noszą. Aha, tu jest jeszcze jedno coś. To mógłbym w sumie nawiedzić tą kopalnię. Mam nadzieję, że nie wrócili tutaj, bo zawsze dodatkowe źródło golda będę miał. A mówię, mam nadzieję, że nie wrócili, bo przynajmniej będę miał golda. Atakuje ona! Nie, to my atakujemy ich. Ale to taki szczegół raczej. Życzenie jest dla mnie rozkazem. 2-5-5, dobra. Ach, więcej drewna jeszcze potrzebujecie. No nieźle. Dobra, chyba nie wrócili jednak. Więcej pracy? Tak, panie. O, wy z tym drewnem to macie ogromny problem. Więcej pracy. To bez dwóch zdań. A ja tego raczej nie zniszczę, bo nie mam jak. Dobra. Przywoływanie ukończone. Mhm. Przywoływanie ukończone. Ej, ale. Wy mieliście od początku opcję, że mogliście to jeść? Czy ja mam downa i nie było takiej opcji w ogóle? Tu z czasem przy cmentarzu będą właśnie pojawiały się zwłoki. Modernizacja zakończyła już, nie czekać. No dalej. Nie ma tam czegoś? 4 i tutaj pójdziecie. Znaczy nie no, spoko, po prostu niech je. O, są. Kolejne. I pięknie. O to chodziło, jakby nie patrzeć. Jeszcze trzeba chwilę poczekać, zabrać więcej surowców i tak dalej.
Ale to nie jest problem, żaden problem. Czy chcemy robić zamek, to byśmy mogli robić hipogryfy, czy nie, gryfy same. Dobra. Zamek. Wypadałoby też zamek zrobić, tak mi gra podpowiada. Zrobimy i zamek. Potępieni stają. Dobra, skoro ty już tutaj wchodzisz, to może zrobimy za dwie świątynie za chwilkę. Jak każesz, panie. Potępionych. Mój los jest przypieczony. Dlaczego? Żeby robić bansz. Dlatego właśnie. Albo zrobimy tak. Walczyć! Zwycięstwo jest bliskie! Ojej, ale armia dużo. Nie marnuj mojego czasu. Masz jakiś pomysł? Dobra. Gdzie jest ten rzutek? Akolita? Dobra, jedną rzeźnię i dwa... Ojej, dużo tego chcecie, drewna za to. Zostaliśmy zaatakowani! O, i czwarty ziutek idzie, dobra. Drewna potrzeba o wiele więcej. Trochę niefajnie. Nawet bardzo. Czy jest gdzieś jakiś... O, tu jest w ogóle las. Jestem kretynem. To taki szczegół. Czy wiem, że Ameryki nie odkryłem z tym stwierdzeniem, ale mamy tam dużo drewna, które będzie trzeba wykorzystać. Zobaczcie. Się męczę z takimi pojedynczymi kijeczkami, czy co to w sumie jest. A nie musiałem tego robić. Tak, panie. Więcej pracy. No debil. No po prostu debil. Przywoływanie ukończone. Ach, tutaj nie ma tych wieżyczek. Ja po co tak, stawiałem panie. Tą kryptę? Żeby wieżyczki mieć. No cymbał. No cymbał na potęgę. Dobra. Tartak gotowy. Teraz szybko będzie się nam drewno nosić. Więcej pracy. O co chodzi? Wy też? Tylu mam do drewna? No nieźle, dużo mam tu drewno, nie spodziewałem się tego. Ale okej. Dobrze. Nie macie daleko, więc myślę, że spokojnie dacie radę nosić mi to drewno tutaj. Grabowiec z relikwiami jest jeszcze potrzebny. No dobrze. Skoro jest potrzebny, to go wybudujemy. Tak, panie. Niech nikt nie ujdzie z życiem. Dobra. I teraz myślę, że już spokojnie możesz śmigać. No, spokojnie możesz śmigać. To ja już pójdę. Dobra. Wybaczcie, że to tak długo trwa, ale chcę mieć wszystko jak najlepiej pod kontrolą. O to chodzi. Okej. Okay. To w sumie też się przyda. One są też fajne, te maszyny latające. I te czoły, o Jezu, czołgi też w ogóle są fajne. Czołgi to są mega fajne. Mhm. Zrobimy sobie trzy takie maszynki. One będą nas leczyć i dawać manę. Dobra, cztery. Dobra, pięć. Wydaj rozkaz. Nie no, ile one kosztują? Drogie są to, cztery. Rzeczywiście cztery będą taką liczbą optymalną, myślę, dla moich celów. I teraz tak, moim celem głównym jest po prostu przejmowanie armii wroga moimi Banshee. Tak jest najlepiej, bo to się najbardziej kalkuluje, bo po co tworzyć armię i żeby one się dwie ścierały, jak mogę stworzyć swoją armię, która przejmie armię wroga, nie tracąc nic, a zyskując nowe jednostki. Tak po prostu. Beka z tego, że mam w ogóle to ludzkie tutaj potrzeba więcej drewna. Obozowisko. No ale... Co? No ale... Dobrze. Zrobimy sobie drugą kuźnię, żeby to szybciej szło. Jakieś buffy czy coś, jak będę robił to. Dobra. Wy będziecie dawać manę. Jestem tutaj. Walczyć! Zwycięstwo jest bliskie! Okej. Wydaj rozkaz. Czemu mnie przywołujesz? Przywoływanie. Niech moje wrzaski przejmą żywych dreszczy.
na luzie. Nie marnuj mojego czasu. Gdzie mam ruszyć? Okej. Dobra. Wydaj rozkaz. Okej, tu będą jedni leczyć, a drudzy będą mi manę oddawać, więc spoko. A co ja z tego będę miał? Wszystko. Potrzeba więcej drewna. Dobra. Potrzeba więcej drewna. No więcej drewna. Ja wiem, że od tego drewna jestem mega zależny. Ale chłopi robią co mogą. Oddam życie. Dobrze. Widzicie, nawet sprawnie to idzie. Albo wiecie co, jeszcze jedną tą maszynkę dorobię. Będą dwie do many i trzy do leczenia. To będzie tak chyba optymalnie. No. Te posągi są całkiem spoko. Jeśli chodzi właśnie o to, co one robią, to ich leczenie. Dobra. I dobra. Hyc. Więcej Banshee porobimy. Nie mam z tym żadnego problemu z tymi Banshee. Czekajcie, leczy. Nie, leczy, mana. Zatem ok, a jak ta wyjdzie, będzie lecząca jeszcze jedna. Dobra. Banshee się robią. Dobra. Więc co ja mogę w tym momencie robić? No, przykopać od jakiegoś szturmu tą pierwszą bazę. Widzę, że jest tylko jedno wyjście na tą bazę, więc teoretycznie mógłbym przytrzymywać ich tutaj cały czas w nieskończoność, tak? No nie, są dwa wyjścia. Ale i tak spodziewam się, że wychodzą raczej jednym, tym najbliższym tutaj. Więc tam będzie można niedługo się okampić. Poczekamy, jakiś atak może przyjdzie tutaj. Mam taką przynajmniej nadzieję, nie latający. I sobie to przejmiemy. O co chodzi? Rozumiem. To ja już pójdę. Dobra. Co? Ty jeszcze zbuduj nam to. Chyba ja już pójdę. Tak, panie. I ty. Chodź, pani tu jest. Tak samo? Okej. Okay. Opętanie, trzeba ich opętać. Dobra. Super. Udało się. O to chodziło. Przejęliśmy to. Dobra. Tak z ciekawości, czy chłop może naprawiać budynki nieumarłych? Ale tak bardzo z ciekawości nawet. Bo nie wiem. XD może. No nie. Rozumiem, tak, panie. Dobra. Pokaż mi cel. Mówiłem, że pierwszy atak będzie, to pójdziemy w ich stronę już. To przemieścimy wojska właśnie tam. Właśnie tam. Żeby, powiedzmy, przeszukować się do tego ataku. Ty już ziutek idź i zbuduj tutaj tartak i tu będziesz mógł sobie łupać. Ty Szylwanos, weź to. Weź nekromantę, bo też będzie raczej potrzebny, tak mi się wydaje. A co to jest targowisko? Co można w targowisku kupić? Pójdę tam, zobaczę. To jest targowisko? Co tam można kupić? Nie marnuj mojego czasu. Jaka jest pola cienia? Gdzie mam ruszyć? Opętanie. Skoro tak sobie ktoś nie zna. Podejdź no tu, mała Banshee. Będzie płonąć. Dobra. A co ja z tego będę miał? Któraś na pewno będzie mogła go przejąć. No właśnie, tego się spodziewałem. I to samo tego się tyczy. No i o to chodziło. Póki co przejmujemy sobie ich wojsko tak jak chcemy. A o to w tym raczej chodziło.
co potrzeba? Czarną cytadelę. No to zrobimy czarną, czarną cytadelę. Ach, ale do czarnej cytadeli potrzeba ołtarz ciemności. No to stawiamy ołtarz ciemności. Nie? Dobra. Gdzie jest ona? Co tu można? To jest jakiś item shop inny. Kupimy księgę umarłych. Dobra, księga umarłych na razie starczy. I najemników. Dobra. Banshee już idą. Tak, panie. Przywoływanie ukończone. O, spokojnie. Aha, przywoływanie ukończone, kiedy zbudował to człowiek. No nieźle. Niech się zacznie. Rączki do góry. Rączki do góry. Dobra. Super aśnie. Wszystko się tworzy. O to chodzi. I dobra. Mamy już raczej pełną armię. Zobaczymy, jak to wyjdzie w bezpośrednim starciu z nimi. Kupimy sobie jeszcze wieżę strzelniczą, tą dużą. Znaczy, zupgrade'ujemy. To nie jest kupowanie, to jest upgrade'owanie. Zatem zrobimy sobie to. Dobra. I może jeszcze to się uda, zdążę. Ale leczą. I teraz tak, nie wiem, czy atakujemy tak kozacko, czy czekamy. Nekromanci, ile was mam? Dwóch. No bez szału. Ale myślę, że możemy się już wbić raczej. Wydaj rozkaz. Atakuje ona! Dalej. Skoro tak sobie. Ale wbijajcie. Niech nikt nie ujdzie z życiem. Nadeszła oczekiwana chwila. No, Sylwanas, przejmij go. Dobrze. Bardzo dobrze. Tu zupgrade'ujemy sobie to w salę umarłych. No nie, to jest coś jeszcze lepszego już. Czekam na twoją radę. Potępieni czekają. Zostaliśmy zaatakowani. Tak, kto nas zaatakował? Nikt, no właśnie. So shut the fuck up. Co my tutaj mamy? Co ty zrobisz, jak oznaczę tę jednostkę? Co to zmieni? Raczej nic. Masz jakiś pomysł? Opętaj go! No i mamy to, pięknie. Wiele nie straciliśmy, jak tak patrzę. A co ja z tego będę miał? Oznacz go. I chyba demon z tego będzie, nie? Tak mi się kojarzyło. No właśnie. Tak mi się właśnie kojarzyło, że to właśnie się stanie. Filciuta! Nie marnuj mojego czasu. Modernizacja zakończona. Sprawia, że co? Że co drugi szkielet będzie szkieletem magiem. Aha, czyli jeszcze tego nie miałem. No dobra. Masz jakiś pomysł? Dobra. Jestem tutaj. Idziemy z nimi tutaj. Słucham. Nie ma żadnego wojska? A co ja z tego będę miał? Zniszczyć słabych. Zniszczyć słabych. No to what? Nie. What are you waiting for? No. Trudne słowo. XD. Plugastwo przejmujemy. No elo. Nie jest trudna misja. Na spokojnie wszystko idzie zrobić. Ale mówiła się na spokojnie. O. Przeatakowali nas. No nie. No nie. Źle. Co, zniszczyli nam tylko jednostki, które były przy kopalni, więc...
Masz jakiś pomysł? No. Sami wiecie. Ale dziwię się, że tu nie ma wielu jednostek do obrony. Tak bieda trochę. Chyba, że się minąłem właśnie z tymi, co tutaj chcieli nas przeatakować. Ale pykło? Siadło, nie? Wszystko. No, o to chodziło. O, wam damy, żeby się trochę pośmierdzieli. Zawsze dodatkowy damage. Dobra, wszystkie będziecie teraz leczyć. No dobra, już zniszczy. O, wracają się do nas. Tutaj. Kto by się spodziewał? Mroczna pani. A nie, wy jesteście nasi. XD. Ja już tam klikam, żeby ich zaatakować. A to nasi byli. Dobra. O właśnie, już się zrobiło to, co nie chciałem, żeby się zrobiło. Ale tu nie ma Turoka. O, zginął. Marimatas. Marimatias? Matias? Nie, to taka ryba jest Matias, nie? No ale zginął. No, gościu. Mhm. Nie no, powinniśmy to zniszczyć, no mam taką nadzieję przynajmniej. Że jednak siądzie. Dobra. Nie no, siądzie na luzie. To jest mechaniczne, no tak, właśnie. Mechaniczne. Bierzmy się do walki. Gdzie mamy ruszyć? Jednostka jest niewrażliwa na magię i nie może atakować. No cóż. O, bo jeszcze z nim nie bijcie. Masz już jakiś cel? Dobra. Już kończę. Już kończę. O, miałem księgę umarłych. Zapomniałem. XD. Po to kupiłem, żeby użyć, a nie użyłem. Dobra. Coś jeszcze? Ziutki? A nie, nie rzucaj mi tak byle jak jednak. Jednak się rozmyśliłem. Ej, zostawili nam tutaj coś. Zigurat nam zostawili jeden. No nieźle. Dobra, ale zniszczę to. Wydaj rozkaz. Pokaż mi cel. Dobra, może nie bijcie, bo wtedy nie będziecie leczyć. A tak to chociaż leczycie. Dobra. No to wy chociaż zaatakujcie, jak nie macie co robić. To chociaż tyle dobrego zróbcie. O, Szylwa nas 8 level. Mamy tylko jedną rzecz do dania jej. Czas wyrównać rachunki. Mhm. Dobra, Detrok idzie, czy jak on tam ma? Detrok. Masz kulkę? Ołów krzaki! Masz już jakiś cel? Pyk. Coś jeszcze? Nie, tak myślałem. Koniec. Jestem tutaj. A nie, tu jest jeszcze czmyntosz. Dobra. I teraz czmyntosz. Fajne są te opcje do nowe posągi. Nigdy ich nie doceniałem, nawet jak grałem sobie na multi. One naprawdę fajnie działają. I to też fajnie działa. W ogóle fajna rzecz. No już wygraliśmy właśnie. A co ja z tego będę miał? Zadanie główne wykonane. Przeczytałem jako dobranoc. No ale dobrze. Mamy to. Zaklęcie przestało działać. Czy to już koniec tego koszmaru? Nie, to dopiero początek. Poddajcie się, ludzie. Do was nic nie mam. Okej. Czego chcesz, elficka wiedźmo? Mhm. Mamy wspólnego wroga. Ostatniego spośród upiornych władców, Balnazara. Kontroluje on stolicę waszego królestwa. Jeśli pomożecie mi go zabić, to zadbam, abyście odzyskali swe ziemie. No nieźle. A czemu mielibyśmy ci ufać? Wchodzisz w skład plagi, która nas z nich wygnała. Już nie.
Jedynym celem mej egzystencji jest teraz zemsta. Zemsta. Dobrze. Zbiorę wszystkich pozostałych mi żołnierzy i spotkam się z tobą na zewnątrz. Okej, okay, so let's go. Czy jakoś chyba tak... Chyba nie zamierzasz oddać im tych ziem. Oczywiście. Ci ludzie to jedynie kolejne narzędzie w moich rękach. Ale oszustka. Z każdym dniem wydajesz się być bardziej podobna nam, pani. Oszukistka. Uważaj, upiorze. No dobra, dobra, nie bij. Dobrze, w każdym razie dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Kolejny długi odcinek w tym tygodniu, to was tak rozpieszczam. No, w każdym razie powtarzam się. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Siemasz. Słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytnę ci serduszko.